Już się kręci? Cześć, z tej strony Dominika, a za kamerą towarzyszy mi Adrian. Witamy Was serdecznie na naszym kanale Gdzie jesteś na Śląsku. A dzisiaj w tym odcinku zadzieje się magia. Magia to chyba będzie słowo tego odcinka. Mamy przynajmniej taką nadzieję. Jesteśmy, jak już część z Was być może kojarzy, w Katowicach, a konkretnie na Tylnej Mariackiej i od jakiegoś czasu jest to ulica pełna magii. Za mną magiczny parking, jedyny tego rodzaju w Katowicach, gdzie magicznie parkujecie auto i auto magicznie wjeżdża w górę, a notabene ceny za godzinę parkowania też są tutaj magiczne, ale dzisiaj nie o takiej magii mowa, a o magii, która na pewno większości z Was przyniesie na twarzy uśmiech. Taką mamy nadzieję. O czym mowa? Już Wam daję wskazówkę. Dosiadam się. Trochę sobie tyłek zmoczę, ale nieważne, dlatego stworka warto z Gredek, jak większość z Was kojarzy. Dzisiaj odcinek z Harrym Potterem w tle, a w zasadzie nie w tle, bo na pierwszym planie Alhambra. Nowa restauracja, a w zasadzie nowa kawiarnia, która otwarła się w lipcu 2023 roku, jest właśnie tutaj. I dzisiaj sobie ją przetestujemy, spróbujemy. Alhambra zapewne nawiązuje do zaklęcia z Harry'ego Pottera, Alhambra, która otwiera wszystkie zamki, a mówię o zamkach, do drzwi oczywiście, także przetestujemy, czy działa. Nie mam różdżki, ale udajemy, że jest. Wyobrażamy sobie Alhambra. Ha! Działa! Wchodzimy! No, Adrian, chodź, chodź, chodź! My już rozebrani z kurtek, ale muszę Wam pokazać to miejsce. No ja po prostu padłam. Zobaczcie, gdzie można sobie tutaj usiąść. No kurczę, w szafie. Nie wierzę. Zobaczcie, tutaj jest dość ciemno. Dość ciasno. Chociaż ciemno nie, bardziej ciasno, ale Jezus, mega, siedzimy w szafie. No ja nie mogę, siedzimy w szafie. Super, widać to, Adrian, wszystko? No, także mamy karty. Zamawiamy, ale jeszcze trochę o lokalu musimy się tutaj pokręcić, bo ciekawostek do nakręcania jest tutaj trochę. No, miejsce faktycznie robi wrażenie, szczególnie teraz te świąteczne ozdoby i ten okres w ogóle tym bardziej dodają temu miejscu uroku. Siedzimy sobie tutaj w tej szafie, Adrian się ledwo mieści, ale nie ma chyba tak źle. Menu już jest, do tego jest menu sezonowe. Coś sobie wybierzemy, ale jeszcze w międzyczasie popatrzmy na kartę. A zatem zacznijmy sobie od menu sezonowego, które tutaj od października króluje. To jest menu jesienno-zimowe, więc jeszcze trochę powinno być. My sobie na pewno weźmiemy gryfonową rozgrzewkę, czyli krem z dyni, tak na początek, żeby się odrobinę ogrzać. No i menu, o, najpierw zacznijmy sobie, tak. Są tutaj bajgle i na słodko, i na słono, które sami tutaj pieką na miejscu. Wszystkie kremy też robią sami, no i ogrom eliksirów. I dla młodych czarodziejów, czyli bez procentów, dla prefektów, czyli odrobinę starszych, wszelkie inne napoje, kawy mugolskie, inne magiczności, wina i piwa. No i wybieramy. Aha, i musimy jeszcze zaznaczyć, że to miejsce jest oczywiście w 100% wegetariańskie. No i pierwsza polewka, nie wiem, czy tak mówiło się w Harrym Potterze, w każdym bądź razie, pierwsza zupa na rozgrzewkę z menu sezonowego, które ciągle tutaj będzie jeszcze zimą obowiązywało, a jest to zupa dyniowa, tutaj zwana, pokaż Adrian, tutaj zwana gryfonowa rozgrzewka, jest to oczywiście krem z dyni ze śmietaną i prażoną pestką z dyni, no i tu jest podawane też z pieczywem, które jest robione na miejscu. No i ta zupa faktycznie nas rozgrzała, jest to bardzo gęsty krem z dyni, która jest tutaj, no jakby nie było, bardzo mocno wyczuwalna, jedyne co, i rozgrzewa, i o to chodziło, jedyne co my byśmy tutaj zrobili, to dodali więcej przypraw, żeby ona była odrobinę bardziej wyrazista. No a co, chyba teraz przejdziemy do tych bajgli, bardzo są tutaj zachwalane, wypiekane na miejscu. No to spróbujmy. Nie wiem, czy Wy też macie taki fetysz, ale ja w takich miejscach uwielbiam sprawdzać kibelki, bo bywają naprawdę zaskakujące. Już słyszę, że ktoś mi tam gada z toalety i nie jest to raczej mugol,
że sprawdźmy sobie. Ha, przełączam się. No i patrzcie, kogo tutaj mamy. No nic. Jak widać, toaleta też jest magiczna, także mamy to. Przetestujemy sobie teraz magiczne bajgle, które, jak mówiłam, są tutaj wypiekane na miejscu. One wyglądają podobnie, aczkolwiek wnętrze jest zgoła inne. Ja też posłużę się kartą, bo tych składników trochę jest. Ja mam bajgiel półkrwi i tutaj jest hummus, burak gotowany, feta oliwki i liście szpinaku. A Adrian ma bajgiel tajemnic i on jest z brytyjską pastą cheddar, prażnym słonecznikiem, ogórkiem zielonym i sałatą. On jest też podawany z ananasem, ale my akurat nie mieliśmy na niego ochoty, więc poprosiliśmy o bajgiel bez ananasa, więc też jest możliwość tutaj powykluczania składników. No i jesteśmy w trakcie próbowania i wymieniania się bajglami. Oba do nas przychodzą ciepłe, chrupiące, także to pieczywo jest bardzo dobre. No mój mi smakuje z burakiem, aczkolwiek jest taki bardziej delikatny, stonowany. Minimalnie bardziej smakuje mi chyba bajgiel tajemnic, który zamówił sobie Adrian przez ten dodatek sera, który no zawsze jest taki bardziej smakowity, ale znowuż od Adriana jest suchy. Zastanawiamy się, czy faktycznie było dobrze, że nie wzięliśmy sobie tego ananasa, bo mógłby nadać temu troszeczkę bardziej wilgotności, więc może to był nasz błąd. Mimo wszystko te dwa bajgle, które my jedliśmy sobie na słono, są naprawdę fajne, no i takie porządne porcje. Także dla nas to jest w zasadzie dzisiaj śniadanie, ale no, będziemy pojedzeni, ale oczywiście my jeszcze zabawy tutaj nie kończymy, bo kilka rzeczy sobie wypróbujemy, chcemy wypróbować. Adrian właśnie wyszedł do toalety poobcować z jęczącą Martą. Korzystając, że go nie ma, to powiem Wam, że zjadł tego bajgla i do mnie: Dominika, ale da się pojeść, nie? No, faktycznie, da się pojeść, także stąd jak weźmiecie sobie tego bajgla, to raczej głodni nie powinniście wyjść, no ale tak jak mówiłam, my jak zwykle bawimy się dalej. Wzięliśmy jeszcze sobie coś do picia, tych magicznych napojów, eliksirów jest tutaj trochę, ale my skusiliśmy się na herbatę, ale nie taką zwykłą herbatę, bo magiczną herbatę, no tutaj musi być nie inaczej jak magicznie. Co to jest? To jest coś, co się zwie Wisdarium. To jest napar z klitorii ternateńskiej, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam, która jest naturalnie niebieską herbatą i za pomocą odrobiny magii zmieni się ona na fioletową. Próbujemy? Próbujemy, Adrian? Pewnie. Dobra, no to próbujemy. Dawaj kamerę, ja będę kręciła. Dobra, to próbujemy. Uważaj, żeby nie wylać, bo jest tego faktycznie pełno. No jest mocno niebieska. Dobra, i zaczaruj tutaj. No i faktycznie, nie wiem, czy widać to w kamerze, ale ona, myślę, że jak jeszcze, o, tutaj pomieszasz za pomocą soku z cytryny, o, zmienia się na fioletowy. Herbatę za chwilę sobie spróbujemy, jak troszeczkę ostygnie, bo jest turbo gorąca, ale nas mało rzeczy już zaskakuje, bo trochę po restauracjach chodzimy, ale to no spowodowało, że mamy efekt wow, bo dawno czegoś tak pomysłowego nie widzieliśmy. Zamówicie sobie wino. Tadam! Odwrócony kieliszek. Czy wy to widzicie? Ja nie wierzę. No, masakra. Ale przyznajcie, że jest pomysł. Jest pomysł. Można tutaj sobie zamówić wino albo prosecco. No, no magia. Magia się tutaj dzieje. Naprawdę. Buszując jeszcze w międzyczasie po Alhamorze, no natrafiłam na ten strój. Powinnam go mieć od samego początku, ale lepiej późno niż wcale, przynajmniej do deserów go założyłam, bo tak, przed nami coś na słodko. No i musieliśmy skosztować bajgla na słodko. On się tutaj zwie, czekajcie, aż sobie zobaczę, po prostu Alhamora, czyli tutaj flagowy bajgiel tego miejsca i jest to krem z mugolskim wynalazkiem, jakim jest Oreo i do tego, jak widzicie, wata cukrowa i z witrynki można sobie dobrać ciasta. My postawiliśmy na zielony mech i do tego kawa. Są tutaj kawy mugolskie i niemugolskie, ale podobno te mugolskie są bardzo słodkie. My za słodkimi nie do końca przepadamy, pomimo że na pewno tutaj wyglądają obłędnie. Postawiliśmy na taką typową kawę dla mugola, czyli latte. Adrian, sobie wziąłeś latte? Tak. Czyli latte, ale też ładnie podane. Aha, i jeszcze herbata ziołowa.
Bardzo dobra. No i miałam się z Wami jeszcze zobaczyć w połowie jedzenia ciast, ale tak się zagadaliśmy jeszcze z Panią kelnerką, notabene bardzo sympatyczną, że zjedliśmy wszystko, ale zdamy Wam relację. Co do tych barw, popytaliśmy się też o kolory, to one za każdym razem mogą być różne, także teraz mamy czerwono-fioletowe, ale mogą być wszystkie kolory tęczy, jak tutaj mają po prostu humor. A co do samych słodyczy, to są bardzo dobre, nie są za słodkie. Są oczywiście słodkawe, ale nie takie turbo słodkie, także nam smakowały. Te bajgle są naprawdę tutaj bardzo, bardzo dobre. No i jako Mongole wymyślili ten krem Oreo, to czasami Mongole nawet potrafią zrobić coś dobrego, bo on był bardzo dobry. No i z tą watą cukrową też efekt wow i całkiem fajnie to razem pasowało, a ciasto w witrynce jest tego znacznie więcej, również pyszne, także my jesteśmy zadowoleni. Zadowolona, Dren? Zadowolone i pojedzone. Pewnie. Tak. Także za chwilę jeszcze będziemy króciutko szli do podsumowania. Wychodzę jeszcze raz, bo Adrian wrócił z toalety i mówi, że mu koniecznie Wam coś pokazała, bo będąc tutaj, to coś może Wam się przydać. Ja tego nie zauważyłam. Ups. Jak tutaj byłam pierwszy raz, ale musicie sobie usiąść na kibelku. I tutaj jest kalendarz adwentowy i każdego dnia macie tutaj inną niespodziankę i też gratisy, także jak tutaj będziecie i będzie jeszcze okres adwentu, wpadnijcie do jęczącej Marty i wykorzystajcie to, bo zawsze jest jakiś gratis albo na coś macie zniżkę, no super pomysł. I powoli zmierzamy do podsumowania. Jeszcze trochę magicznego wina w kieliszku mi zostało. Także w tym to, że jest nasza trzecia wizyta w kawiarni z Harrym Potterem w tle i tutaj też bawiliśmy się wyśmienicie. Jak widzieliście, mi uśmiech z twarzy nie schodził i Adrian, pomimo że wielkim fanem tej serii nie jest, chociaż oglądał ze mną wszystkie części, to też miał niezły ubaw, no bo właśnie w takich miejscach jak to chodzi o doświadczenie i o taką zabawę. I to faktycznie tutaj było, na każdym kroku można było dostrzec coś, co przywodzi nam na myśl fragmenty z książki bądź też z filmu. Co do jedzenia, to jedyne nasze zastrzeżenie było do zupy, która mogła być troszeczkę bardziej dosmaczona, doprawiona, ale poza tym ta reszta no naprawdę była w punkt i taka wykończona i faktycznie nawiązująca czy to nazwami, czy też pomysłami właśnie do serii od pani Rowling. Także my sobie tutaj pojedliśmy, napitki też były zacne, a zatem jeśli jesteście gdzieś w okolicach Mariackiej, Mariacką kojarzy z Was na pewno każdy, to lekko się cofnijcie, zależy od której strony, ale to jest równoległa ulica Mariacka, tylna i tam zapukajcie do Alhambry i bawcie się tutaj przednio. Na pewno się będziecie tutaj bawić świetnie, bo nie ma chyba innej opcji, a zwłaszcza w tym sezonie jesienno-zimowym, no ten lokal ma klimat. Ten lokal ma klimat, także dajcie nam znać, jak tutaj byliście, bądź też traficie, co tutaj zjedliście i jakie są Wasze spostrzeżenia, a my tymczasem dzisiaj magicznie żegnamy się z Wami. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście tego kanału, to zachęcamy. Jesteśmy też na innych social mediach, jak TikTok, Facebook, Instagram. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. No a my różdżka w dłoń i żegnamy się z Wami do kolejnego. Mamy nadzieję, albo w zasadzie jesteśmy pewni. Smacznego razu. Cześć!